O, nie chciałem tego sobie zrobić, naprawdę! Siemaneczko ludziska, witam was w odcinku z gry Vigilante 8 Second Offense, mojej gry z dzieciństwa, którą chciałbym wam dzisiaj zaprezentować. Bardzo dawno nie robiłem żadnych gameplayów solo i tak pomyślałem, żeby trochę do tego wrócić sobie, więc pomyślałem, że wybiorę sobie jedną z moich najlepszych gier z PlayStation 1. Grałem w nią już nawet 14 lat temu, właśnie jest to Vigilante 8 Second Offense, bodajże z 2000 roku. Bardzo mi się podobała. Chodzi głównie o to, że rywalizujemy z innymi botami na wielkich arenach, którymi są Stany ze Stanów Zjednoczonych. W grze jest oczywiście kampania, którą właśnie chciałbym wam zaprezentować, tak więc mam nadzieję, że gierka wam przypadnie do gustu. Jeżeli tak, dajcie znać oczywiście poniżej w komentarzach. Dobrze, tak więc witam już was w gierce w Vigilante 8 Second Offense. Gierka z dzieciństwa, tak jak mówiłem, więc zobaczymy, jak nam pójdzie w kampanii, którą sobie rozpoczniemy. Poustawiałem sobie w opcjach już audio, inne takie pierdoły, więc czas zabrać się za pierwszego gracza. Tutaj mamy arcade, czyli zwykła gierka, taka po prostu nawalanka na arenie, nic wielkiego. Quest, główna kampania, survival to po prostu ile wytrzymamy, ile wrogów powstrzymamy, ilu pokonamy i pobijemy jakieś rekordy. Po przejściu do zakładki quest mamy tutaj już do wyboru postacie w gierce. Jest ich na początku 9 i 9 kolejnych możemy odblokować właśnie przechodząc kampanię. Prócz tego, jeżeli widzicie statystyki tutaj naszych pojazdów, po prawej stronie są takie 4 zera i możemy po wygraniu bitwy zdobyć z niektórych wrogów tak zwane właśnie ulepszacze, czyli możemy podwyższyć jeszcze te statystyki, więc to jest bardzo fajna rzecz i wtedy jeszcze zmienia się wygląd tych samochodów. Zacząłem myśleć nad tym, kim mógłbym sobie dzisiaj zagrać, przynajmniej tych kilka plansz na sam początek. Mam swoich ulubieńców, jest kilka postaci, którymi naprawdę trudno się gra, jednak myślę, że zagram czymś na początku najłatwiejszym, czyli Johnem Torque, powiedzmy. On ma bardzo dobre statystyki, on ma super fajny atak specjalny. Jeszcze zapomniałem wspomnieć właśnie, że każdy samochód ma swój atak specjalny, różni się od każdego z tych pojazdów czymś innym. Więc zagramy sobie tą postacią, możemy jeszcze ją skustomizować, ale chyba nie będę zmieniał kolorów, bo to nie ma za bardzo sensu. Więc wybierzmy Johna Torque. Jeszcze prócz tego nasze postacie dzielą się na trzy kategorie. Są chyba bohaterowie, złoczyńcy i jeszcze jakaś tam wspomagająca kategoria. I właśnie w zależności od tego, kim zagramy, inny jest układ map. Tutaj jeżeli zagramy tym Johnem Torque, mamy układ map taki, że zaczynamy od Arizony, przez Louisianę, Florydę i tak dalej, kończywszy na Alasce. Więc jak widzicie, jest tyle plansz w grze i będziemy sobie właśnie je w taki sposób przechodzić. Co dwie plansze będzie się zwiększała ilość wrogów, czyli zaczynając od Arizony i Louisiany będziemy mieć jednego wroga, a później dwóch, trzech i po czterech, więc a jeszcze na Alasce będzie boss, więc będzie pięciu. Nie ma co, zaczynamy. Arizona. Dobra, zaczynamy. Mamy jakieś takie questy poboczne, żeby na przykład zniszczyć właśnie ten budynek po prawej stronie. Policja już nas zaczęła gonić, ale takimi rzeczami nie będziemy się zajmować. Głównie będziemy po prostu pokonywać tych naszych wrogów. Teczki zabierają nam slot na bronie. Jeżeli widzicie na górze, jest nasz wróg jeden. On charakteryzuje się takim samochodzikiem, paskiem życia. Po lewej jest nasz pasek życia, radar oczywiście pokazujący, gdzie jest ten oczywiście nasz wróg. I jeszcze na sam koniec ilość naszych broni. Możemy mieć 3 i ile chcemy amunicji. Na ten moment mam fajne działko, mam rakiety, o właśnie, podniosłem special. Special może być ukryty czasem w takich zwykłych opakowaniach. Jeżeli podjedziemy sobie tutaj kawałek do krateru, możemy znaleźć, to jeszcze tutaj po drugiej stronie, możemy znaleźć właśnie, to jest właściwy special, takie zielonkawe pudełko. Dostaniemy właśnie teraz więcej amunicji, czyli będzie 12. Zgadza się. I właśnie ten special jest według mnie chyba najlepszy w całej gierce, więc po prostu podejdźmy do typka, a policja sobie krąży, o! Jak to się strzela? O prawym mogę sobie strzelać w taki sposób, czyli lewym triggerem, ale podjedź stary, podjedź! Nie ma tutaj jakiegoś autocelownika, więc muszę uważać. O! No i dobra, i właśnie dlatego to jest dobre. On też już ma swojego speciala i właśnie to jest ten special, wow! Trochę zabolało. Ops! Właśnie to jest dobre, bo można łatwo sobie właśnie tak wroga uwalić. I... muszę uważać. Ale to będzie na samym starcie bardzo prosto, więc tutaj nie mam czego się za bardzo obawiać. Podniesie się... dobra, udało się. Pozmieniam sobie bronię, to są takie rakiety akurat naprowadzające, więc mogę go sobie osłabić. Ja się odsunę, bo nie chcę, żeby mnie trafił. Nie chcę, żeby mnie typek trafił. Jeżeli go osłabię teraz, wtedy nie będzie już mógł jeździć.
jeżeli go wykończę specjalem, to wtedy będę miał jeszcze więcej takich właśnie ulepszaczy do późniejszego właśnie pojazdu, czyli szybkość, skrętność i takie pierdoły, to co mówiłem przy statystykach. Dobrze. Kończymy? Kończymy. Ostatnia rakietka. No i nie wykończyłem go! Ale dobra. Jedna chociaż... 3 armor salvage points. O, w taki sposób. Czyli chyba powinienem mieć więcej zdrówka. Dobrze, i w taki sposób powinna się zaraz zakończyć plansza. To jest bardzo różnie. Czy ja muszę stanąć, czy cokolwiek zrobić. Po prostu to się za chwilę zakończy. O, skończyło się idealnie. No i mamy tutaj jakieś obiektywy dodatkowe. Musiałem chyba jakieś 3 teczuszki zebrać, więc tego nie zaliczyłem akurat. Ale zaliczona plansza wygrana, więc idziemy sobie dalej. Dobra, czas na Louisianę. Okej, podczas loadingu czasem jest popychana w jakiś sposób ta fabuła, jednakże myślę, że nie będziemy się za bardzo w nią zagłębiać, nie jest to aż tak potrzebne, może postaram się jakoś wytłumaczyć kiedyś tam, albo sam chociaż zrozumieć, bo nigdy się na niej nie skupiałem po prostu. Dobrze, mamy jednego wroga, jest to taki grupos, który jeździ busem, ale na sam start dostajemy tutaj sobie speciala właśnie, więc to jest bardzo dobre i drugiego speciala, więc już jest bardzo fajnie. Nie pamiętam, co Xik robił. Czy przypadkiem nie jest to widoczne niby dla komputera na mapie, czy jak? Tutaj jest fajna rzecz związana z tą mapą. Jeżeli podniesiemy sobie tutaj właśnie ten mościk... już mnie on tam bije na samą górę i on to rozpierdzielił. I chyba już nie mogę... A nie, mogę dalej podnosić, spoko. O, ty, co ty tutaj robisz? No to co? Wlatuje... Wleciał do wody, jak ładnie. Ogółem jest właśnie coś takiego, że możemy tam to niebieskie wziąć i możemy wtedy pływać po wodzie. To jest fajna sprawa, inaczej jak wlecimy, to trochę HP stracimy. Jeżeli podniesiemy tamten mościk, który właśnie przed chwilą rozwalałem, i jeszcze tamten drugi, który widzicie tam na horyzoncie, to wtedy zrobi się wodna mapa, że tak ujmując powiem. Więc spróbujmy może to osiągnąć. Czy jeżeli to walnę specjalem? Nie, to muszę właśnie takimi pestkami atakować, ale spróbujmy, zobaczmy jak to wyjdzie. Trochę potrasę HP, ale chcę zobaczyć jak to właśnie będzie wyglądać. Już chyba nie mogę bardziej, więc jest okej. Ty, co ty tutaj? Hopsaj. Ale poleciał ładnie. To mi się podoba. Dobrze, dokończmy sobie tutaj właśnie robienie tego mościku. I chyba się właśnie powinno zaraz... O, podnosić. I właśnie się chyba podnosi ta woda. O to mi chodziło! To ty się top trochę, ale go pięknie trzepnąłem tam. Ach, nie powinienem trafić, o Jezu, ja się topię trochę. Już zaczynam trochę HP tracić, więc sobie wskoczę na ten mościk może. O to właśnie tutaj chodzi, zrobiła się w 100% prawie wodna plansza. I co jest, że ja go nie trafiam? Dobra, trafiłem już go. Ale zaraz się uspokoi ten poziom wód. Ojo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 j
Wow! Okej, chcesz powiedzieć? A krokodyl jeszcze jest, to też trochę tam robi. No i dobra, skończyłem go. Podniosę sobie, będę miał jakieś ulepszacze. Avoidance Salvage Points. Czy to jest celność? Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. No dobra. To tutaj już można zakończyć tę planszę, więc tak jak mówię, trzeba po prostu oczekiwać, więc po prostu ja to przeskoczę dalej. Czas na Florydę, tu już będzie dwóch wrogów, ale mam nadzieję, że mi się z łatwością tutaj uda. Jak możecie już zauważyć, tutaj już mamy wyświetlonych dwóch wrogów. Jeden będzie czwartym bohaterem, który normalnie jest w grze, a ten po prawej taki chudzina, nie wiem, z 2100 roku. To jest bardzo słaba postać, jeżeli chodzi o ilość HP, jednakże jest to postać do odblokowania dopiero. Mamy już namierzonego tam jednego wroga. Podnieśmy sobie to. To jest na bliski dystans w sumie do używania. Ale tutaj co jest fajne, można sobie tędy przyjechać. A siema! Ja sobie go w niego postrzelam w sumie, bo i tak ma mało HP. On nie stanowi większego zagrożenia. Tutaj jeżeli podjedziemy, rozwalimy sobie właśnie tą bramkę. Możemy podnieść sobie aż tyle speciali. Super! Podniosłem sobie tyle. Przyda się, żeby chociażby jednego wyeliminować, więc zróbmy może już to. Leć do wody. Klucze francuskie oczywiście nam naprawiają trochę HP, to są tak zwane serduszka. Co jest właśnie jeszcze drugą fajną rzeczą na tej mapie i drugim jakby, no może nie secretem, ale featurem tej mapy. Jeżeli sobie podjedziemy tutaj,
wypadałoby rozwalić te wieże, bo oni potrafią naprawdę strzelać. Jeżeli poczekamy na zielone światełko, to poczekajmy chwilę. Au! O, zielone, chcę pojechać. Super, udało się. Zostaniemy wyruszeni w kosmos, ale będzie frajda. Polecimy sobie na górę. Oni się jeszcze tam postrzelają, oni niby są przeciwko mnie, ale nie współpracują ze sobą. Piękna grafika. I teraz możemy chwytać różne bronie. A, powiedzmy, że... O, dostałem Bubble Shielda tak zwanego. O Jezu, nie trafiłem speciala! Special, to więcej... Podniosłem? Nie podniosłem speciala. Kurde, szkoda. Ale zlatujemy sobie na dół teraz. O, ktoś już tutaj się pojawił. Widzę, że jest ciekawie. Ale Bubble Shielda mam, więc gówno zrobicie. On wziął tak zwany... Ja to nazywałem w dzieciństwie odkurzaczem, czyli... Nie poruszasz się na kółkach, a poruszasz się tak w górze. O Jezu, już nie mam speciala. I tak... O, jednak go trafiłem. A myślałem, że będzie trudniej go trafić dzięki temu. Ops. No to zaraz będzie po tobie. Ale obrywa, ale... O, ale obrywa, a? Ale wybuchło, dobra. I do wody go. A. Albo nie. Top speed, salvage points, super, super. A wezmę sobie trochę HP. Tamten też się trochę naprawił, był bardziej uszkodzony. Ej, no co jest? O, super. Dziękuję. Trzy speciale. Boże, będzie starczyło. Co ta Zetka robiła? A, coś takiego, że... jeżeli by strzelał właśnie z krótkodystansowej broni, na przykład z tego, to od razu mam celownik na nim. A jeżeli ja sobie będę jeździł, to on ma celownik gdzieś za mną. Po prostu jest jakby dwusekundowe opóźnienie pomiędzy tym. Spróbujmy go jakoś właśnie rozwalić w taki sposób, ażebym... No, kurde, się rozwalił od razu. Co jest? Nie podoba mi się to. Myślałem, że jak go tymi pestkami zacznę atakować, to po prostu stanie i będzie pyp. I dopiero będę mógł go specialem zaatakować i bym dostał po trzy takie punkciki. Czyli te trzy żółte kółeczka. No trudno. Dobra, zabieramy się za kolejną planszę. Pensylwania przed nami. Jakoś nie pałam entuzjazmem, tak pałam. Jakoś nie lubię tej planszy za bardzo. Bo ciężko się na niej gra, ale jest tylko dwóch wrogów, więc może się jakoś uda z łatwością. Czas zacząć i zbieramy sobie pierwszą broń na sam start. O, jeden wróg, nie pamiętam jak on wygląda w sumie. Tutaj jeżeli podjedziemy sobie w górę, mamy takie magnesy i możemy sobie tutaj jeszcze kawałeczek podjechać. I liczę, że tutaj będzie właśnie special wisiał. I nie wisi. Jesteśmy trochę w dupci w takim razie. A nie wisi jednak! Ja to podniosłem, super. No i właśnie to jest... Że tak powiem, no jedyne miejsce, gdzie można podnieść speciala. Przynajmniej z takich miejsc, które ogarniam. Ojojoj, znowu ty! Co ty robisz? Tutaj jest bardzo niefajnie, bo jeżeli się weźmie pestką, to zacznie ogień tutaj się iskrzyć i tak dalej. Takie pierdoły. 12 speciali! Odsuń się! O, jest więcej speciala! Super! Będę miał 18. To już nie będę potrzebował więcej. Jesteśmy w domu w sumie. O, nie. Zajmijmy się może tamtą limuzyną. To była moja jakby ulubiona postać, której nigdy nie odblokowałem. On ma fajny special akurat. Taki promień z tyłu pojazdu, którego jak się zaatakuje wroga, to ten nic praktycznie zrobić nie może. Bo jest wtedy w powietrzu, ale... Jakoś nie będzie tutaj chyba za trudno, jak poleciał za mapę. Weźmy sobie ksika. O, było słychać, że poleciał. O, tutaj jesteś! Ała. Dobrze, trafiony. No i proszę, no i zróbmy coś, żeby były te punkciory. Tak. Jest! Rozwaliłem go specialem. I teraz widzicie, ile jest punktów? No to jest przecież piękność. Ojojojojojoj, ty mnie tam nie atakuj. Ty mnie nie atakuj. Nie. Chcę punkty, bo zniknął. Zniknęły. Nie. Tego teczki nie chcę podnosić. Teczka nic nie robi, absolutnie. Au. Teraz ja obrywam. Tego odkurzaczyka nie chcę podnosić, bo on już go ma. Może go jakoś trafię? Kurde, ile ty masz tego speciala jeszcze? Chłopie, au! Gdzie ja wskoczyłem? Tak nie może być. O, stracił już chyba. Też zacząłem się jarać. O, ładnie. Już chyba mu się skończył ten special. Teczka zajmuje po prostu miejsce. I po prostu nie będę mógł jej zdjąć, że tak powiem, więc zmarnuję sobie jeden slot na jakąkolwiek broń. Poleciałbym do wody, ale... Ale dobra, to już koniec. O, co za... Ej, ja nie chciałem! Tym się strasznie ciężko steruje. A? No właśnie, widzicie? O to mi...
Oto mi... Nie mogę marnować. Oj, weźmy sobie tego. Muszę się odsunąć na chwilę. Ała, ała. Ej, bo ja zaraz to mogę przegrać. Ja mam już bardzo mało zdrówka. A tak nie może być. To jeżdżenie gałką jest takie męczące. Bo jak jadę do przodu, to automatycznie też właśnie nie muszę jakby... ustrzelać. To jest. Może tym go. Tym go jeszcze podreperuję. W sumie to są takie rakietki. Tak, tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Iskierki. No, trafię, trafię. Przecież on już nie ma zdrowia. Tak. Nie trafię go. Nie trafię go, kurde. Było blisko, niesamowicie blisko. Cholera. Ale było... No nie, no tak nie może być. Ale jakieś punkty dostałem. Nie będę chyba poza nagrywaniem w to grał, więc... punkty nie są aż tak ważne po prostu. Dobra. Czas na kolejną planszę. Będzie już tym razem trzech wrogów. Jesteśmy w Minnesocie. Ta plansza również jest ciekawa. Dlaczego? Bo będzie to naprawdę, naprawdę wybuchowo. Ponownie tutaj są ciekawe miejsca, żeby po prostu sobie zdobyć speciale. Jak widzicie... Jest już ciekawie. Muszę w taki sposób przejechać, żebym mógł zdobyć sobie właśnie tego speciala pierwszego. I tak samo jest po drugiej stronie. Fajnie, że on sobie przez ścianę przejeżdżał. Nie no, luz, spoko. To samo tutaj. Jest śmieciarka, więc nie jest jakoś najlepiej. No i chyba wlecę, wleciałem do wody, trudno. Ale wyjeżdżam sobie tędy. Jeszcze nie będę ich chyba atakował za bardzo. Jak coś, mam klucze francuskie tam, więc... O Jezu, jaki lag! Więc jest bardzo spoko. Dostałem miotacz ognia. Przyda się. Kolejny klucz, spoko, na później się przyda. I tego też nie chcę zbierać, bo to jest kolejna taka znajdźka, zbierajka. I znowu klucz francuski. Czy jeszcze tu po prawej będzie special? Super. Na tylu wrogów idealnie. Ten już sobie lata. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Chodź tutaj. Dobrze. Jeżeli go odpowiednio rozwalimy, to on też straci właśnie ten odkurzaczek i właśnie to teraz zrobił. Wow, co za flipy zrobiłeś, stary! I po nim jeden wróg z głowy. Szanuję. Ops. Okej. Okay. Special, więcej speciala, super. Jeżeli to wybuchnie, to też nie będzie ciekawie. W ogóle wszystko, co może tutaj wybuchnąć, nie będzie fajnie wtedy. Co to mi zmieni? O, właśnie mi wywaliło broń. O, ponownie wywaliło mi broń, super. Special. Śmieciarka będzie chyba łatwiejsza teraz do rozwalenia. Ona tam nic nie robi. Ona tylko lata na tych odkurzaczach, że tak powiem. Ale właśnie to bardzo pomaga, jednak nie pomaga. No spoko. Ten ma bardzo niefajnego finishera, tego speciala. Oj, myślałem, że jego trafiłem. O, wleć tam, wleć tam. Patrzcie na to. Tylko trochę ja sam się... O, nie chciałem tego sobie zrobić, naprawdę. O, o. Oj, oj, oj. No to spieprzyłem teraz trochę. Bo ja najwięcej z tego oberwałem, ale dobra. To znowu tędy wyleci. I znowu sobie wlecisz. Super. Wleciałeś. I patrzcie na to. O! O, tak się kończy z nimi. Został jeden. Jakoś tak... Powiem, przyznam, że nie jest wybitnie trudno ich tutaj pokonać. Chociaż będzie jeszcze trudniej, zauważycie później. O! Ale z drugiej strony to jest najłatwiejsza postać, więc... Jeżeli ma takiego speciala, to ja się trochę nie dziwię. I ten special już mi się kończy, coś... Oj, nie trafiłem tym razem. A go podpalę teraz sobie. Oj, oj, oj. No to teraz z krótkodystansówki coś podniósł. Pewnie jakieś pierdoły. Ale to już jest jego koniec. Super, czy mógłbym go nie... Nie mogę go wykończyć, mimo wszystko. Dobrze. Piu! Jednak nie wybuchnie, o super. No dobra, o! Wypadła sobie teczunia, beczunia. Więc super, mogę się jeszcze nie podleczyć. Tam jest też special. Całe szczęście, no dobra.
Więc to by było na tyle z tej planszy. Ogólnie myślę, że na ten odcinek sobie zakończymy już naszą pierwszą przygodę właśnie z Johnem Tareke. Powrócimy sobie w kolejnym odcinku, o ile będziecie chcieli zobaczyć jakąś krótką, powiedzmy, serię z tej kampanii w grze Vigilante 8 Second Offense, więc dawajcie znać w komentarzach, na Facebooku, wszędzie, gdzie tylko się da, czy chcecie kolejne odcinki w takim formacie jak ten. I będziemy mieć jeszcze trzy plansze, z czego ostatnia będzie naprawdę długa do przejścia i zajmiemy się może kolejnymi postaciami. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się następnym razem, trzymajcie się, cześć!